tak. Yo to Toys, poproszę do odpowiedzi. Jeśli zostawicie pod tym filmem 20 tysięcy łapek w górę... Ja jestem pewna, nikt ci nie pomoże. Cześć, to Alicja, jesteście na kanale Yo to Toys. Tak jak widzicie, już się przeprowadziliśmy do nowego domu. I chyba jesteście ciekawi mojego pokoju, tak? Cześć wszystkim, Aisza, co dzisiaj planujesz? Dzisiaj jedziemy do IKEA, bo muszę dodatki do mojego pokoju i na biurko nawet nie liczę. Dlaczego? Okej, okay, nam się nie spina budżet do końca, więc Aisza niestety musi poczekać na biurko, ale... Ale mam szafę i ją wam później pokażę. Zostawcie łapkę w górę i oglądajcie do końca. Odliczam 3, 2, 1, jest łapka w górę, zaczynamy! O, telefon najważniejszy. Aisza, co dzisiaj planujesz kupić? Jeszcze nie wiem. Nie wiesz? Aisza, bawialnie dzisiaj pokażemy, czy... W następnym filmie akurat nagramy challenge. Cii, póki co nic nie powiem. Już przyjechaliśmy do IKEA. Teraz Aisza, gdzie idziemy najpierw? Najpierw idziemy zjeść. Łapka w górę, kto lubi jedzenie z IKEA? Chyba wszyscy. Idziemy? Dodatki? A może idziemy od razu po dodatki, nie? Trzeba najpierw zjeść. Różowa lodówka chcę. Do pokoju? Tak. I co będziesz tam chowała? Swoje. Kosmetyki? Nie, jedzenie swoje. Jasne. Ciasto wiśniowo-czekoladowe. Które ty lubisz? Tak, ale wybrałam pierogi z kurkami z sosem z kurek. To tak było? Tak, było tak napisane. Tak? Pierogi z kurkami z sosem z kurek? Czy z sosem grzybowym? Z kurek. Właśnie. Okay. I ciasto też nowość. Tak. I to też oczywiście nowość. Tak, bo wszystko nowość. W ogóle to nie twoje! Smacznego tata. Mów się smacznego tata. Ale to moje. Już ciasto uratowane. Smacznego wszystkim, to teraz jem. Sos kurkowy. Zjem po dodatki. Aisza jeszcze nie wie, co ją czeka. Co mnie czeka? Nie, no to po dodatki przyszłaś przecież, tak? A co ty myślałaś? Ogólnie fajne to biurko, ale trochę za mało te dwie szuflady tylko, nie? Tak. Idziemy dalej. Ale zobacz, jakie fajne krzesło. Czarne. Dla gamerów. Co? Dla gamerów. Aisza, jaki słodziak. I co to ma znaczyć? Trzy ośmiornice w domu. Nie, Elias nie chce. Nie, Eliasek nie chce jednak. Dobra. Super. Mogę spać. Na tym. I co tu jest? Nie, no co? Kanapo łóżko. Kanapo łóżko. Ty nawet jeszcze biurka nie masz, a ty już chcesz kupić. Co to jest? To wygląda jak ten, jak UFO. Poduszka. Już wybrałam sobie kolegę. Kupuję, kupuję. Będzie ozdabiała mój pokój. O, to ona czy on? Ośmiornica, ona. Ona. Ośmiornica albo Kasia. O, tak. Jak miałaś tą lalkę Kasię. Ale jest już zajęte imię Kasia. To będzie ośmiornica bip. Zosia. Ośmiornica Zosia. Chcę taką tablicę. Oczywiście, czyli będą znów dziury w ścianach. Tak. Tak chciałam tego uniknąć. I gdzie to sprzedają? Czekaj. Musimy zrobić zdjęcie do kupienia na parterze. Eliasku, gdzie jest Aisza? No, to jest idealny pokój dla mnie. Tak, maszyna do szycia. A zobacz, widzisz? Są białe, a są takie, ale drewniane. Nie? Ale zobaczyłam, że te takie są ta oddzielne. Aisza, czy chcesz wiedzieć tak naprawdę, dlaczego przyszliśmy do IKEA? W jakim celu? Kupić biurko. Cieszysz? Naprawdę? Tak. Tak, biurko będzie, tak? Takiego łóżka. To znaczy masz póki co łóżko, ale biurka nie masz, więc będziesz miała. Cieszysz się? Wybieramy dzisiaj. Naprawdę? Tak. I ty i Maja będziecie miały od razu dwa biurka. Cieszysz a się? A mówię, że nie będzie. No, chciałam zrobić niespodziankę. Widzowie widzieli, że będziesz miała jakąś niespodziankę, ale nie mówiłam, co dokładnie to będzie. Cieszysz się? Będę biurkiem miała... Nie, biurko masz pod oknem. A. Teraz mam w domu dwie pandy i trzy ośmiornice. Raz, dwa, Maja, też jesteś ośmiornicą? Papa! A wiecie co? Z miernicy powstałem czarne błonki. Jeszcze biurka jeszcze nie wybraliśmy, ale sprawdź może sobie fotele. Co myślisz? Fajnie. Tak? Maja, ty też.
Idę do sprawdzenia na górze. Tamto. Zobacz, tam na górze różowy też fajny. To? Tak, i tak i jest taki sam kolor, tylko szary. Czyli może to schemat. Aisza, ja myślę, że możemy kupić hotel, a już biurko nie jest potrzebne. Dlaczego nie? Nie. Aisza, 129 zł i sprawa załatwiona. Słuchajcie, Aisza sama sobie postanowiła stworzyć własne biurko, tak? Tak. Najpierw musimy wybrać blat. Miałaś kiedyś biały. Pasuje, tak. Czy nie? Nie. Nie? To też nie. To jakiś za ciemny. Ten za jasny. Ten jest fajny, nie? Tak, ale za duży. Ale rozmiar można dopasować. Ten. 140 na 60. To ten? Tak. To tak się wydaje, bo światło tu tak. Ale ten kolor. Tak. To ten sam. Ten, na który ty mówiłaś za ciemny, to ten sam kolor, Aisza. Tak wygląda. Teraz wybieramy szafkę. Można taką wybrać, ale ja wybieram tą. Białą? Tak. Teraz będziesz miała sporo szuflad, tak? A nóżki? Nóżki czy coś, co wybierasz? Czy będziesz, słuchaj Aisza, pytanie, czy będziesz miała z Mają taki cały jeden stół? Czy dwa oddzielne? Patrzcie na minę Aiszy. Żeby jak coś się pożegnać, tak? Zabrać swój stół i już koniec przyjaźni, tak Aiszy? I wybieramy nogi. Może takie, albo takie. Mhm. Albo takie drewniane. Drewniane też fajne. Do kółka, wow. I jeszcze są, wiesz jakie nogi? Takie na przykład, widzisz? Taki koziołek. Aiszy ciągnie do tego żółtego koloru, tak? To wiesz co, weź to krzesło i przesuń tam. Sprawdzimy. Tak, sprawdzimy, czy będzie pasował kolorem. To chyba kółka się nie kręcą. I żółty kolor jest naprawdę super. Co? Zdecydowana? Słucham. Yoto Toys, poproszę do odpowiedzi. Chcę ten stół i to krzesło. Okej, cieszysz się? Tak. Ale super! Łapka w górę, jeśli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w moim pokoju. Jeszcze zobacz to krzesło, no to są jeszcze inne kolory. Zielony, czerwony i żółty. Żółty chyba najfajniejszy, tak. Nie? Tak. To może na dole znaleźć. Zobaczcie, jaką znalazłam lampkę. A ty masz od Anieli. Może do sypialni? Dla was. Tak? Dla nas. Chciałam kupić malutkie kaktusy, ale tu nie ma. No kiedyś były tutaj, wykryła takie trzy różne. Takie. No i jeszcze chciała po prostu na biurku mieć trzy małe kaktusy. Wszystkie są ogromne. Już mamy wybrane biurkę, jedziemy do domu! Pa, pa! Już wróciliśmy do domu z zakupami. Jestem już w swoim pokoju i właśnie montuję swoje biurko. Aisza, co robisz? Nic, tato, już ci nie przeszkadzam. Nie, oczywiście, że to nie ja montuję swoje biurko. Ja tylko tacie pomagam. Przeszkadza. Chodźcie, pokażę wam moją szafę. A łóżko nie chcesz pokazać? Co moje łóżko? Słuchajcie, właśnie. Musicie mi pomóc. Jeśli zostawicie pod tym filmem 20 tysięcy łapek w górę, to mama w następnym filmie kupi mi łóżko. Ej, nie ma szans. Nie, słuchaj, nikt ci nie zostawi 20 tysięcy łapek w górę. Ja jestem pewna, nikt ci nie pomoże. Proszę, potrzebne mi jest łóżko. Aisza, jestem pewna, że 20 tysięcy łapek w górę ty nigdy nie uzbierasz. Ja będę śledził. Pomóżcie mi, proszę. Dobra, wątpię w to, ale póki co to jest łóżko Aiszy. Nie, mama żartuje. Mamy kilka materacy w sypialni rodziców. Ja tu nie śpię. To Maja wymyśliła. Chodźcie, pokażę wam moją szafę. Nie spodziewaliście się takiej szafy, prawda? Ale chyba lepiej taka szafa niż nic. Fajne szafy, co? Masz nawet, zobacz, tu szufladę otwieraną, nie? Wyciąganą. Oj, tu majtki chyba i skarpety. Całkiem spora szafa. Tu są Aisza nareszcie zaczęła, słuchajcie, korzystać z wieszaków, bo wcześniej nigdy nie korzystała. Ale jak masz tak to? Trochę... Gdzie ty korzystałaś z wieszaków, jak ty miałaś takie szafki tylko wcześniej w mieszkaniu, nie pamiętasz? Tak, ale ja wieszałam na drzwi. Wieszałam. Tu są moje sukienki, ale to jest... Ulubiona bluza, jeszcze jedna ulubiona bluza. Jak to ulubiona bluza? Nie to jest zielona bluza. A była w praniu, okej. Okay. Teraz mamy suszarkę, więc Aisza teraz wszystko ma czyściutkie. To jest moja ulubiona bluzka, to są dwie to wszystko szurki ulubione, tak? Ulubione, to są... Aisza, chodź pomalisz mi. Nie, zaraz. Tak, to jest moja piżama, którą ubiorę. No właśnie, ona tak mi pomaga.
Tu są. Ejże, może krzesło są No czekaj, czekaj, chcę opowiedzieć. Tu są rzeczy, które rzadko ubieram. Tu są bluzki, tu są koszulki, tu są spodnie, tu są spódniczki, tu są majtki, skarpetki. Skończyłeś, słuchajcie, nie, ja już widzę taki film, jak Aisza będzie miała tu wszystko, tam masz jakiś bałagan. Jak już Aisza wszystko tu urządzi, no to taki będzie room tour na 2 godziny, bo ona tak dokładnie wszystko pokazuje. Łapka w górę, kto... Oj, znów opowiedziałam łapkę. Nie łapka w górę, nie łapka w górę i wtedy nie będzie takiego filmu, bo Aisza wam po prostu tu będzie gadała i gadała i gadała. Co tam chciałaś pokazać? O, kupiłaś ośmiornicę, tak? Tak. Nie pokazałaś. Kupiłam. Słuchajcie, to jest miało być dwie. Zosia. Miało być dwie ośmiornice, ale mama zrezygnowała, więc mamy tylko jedną ośmiornicę. Okej, okay, już. No mamo, daj! Co to daj? Jest ośmiornica Zosia. To jest królik. To znaczy. Od kiedy ty stała się taka rozgadana? Króliczka Różyczka. Dzień dobry. To jest królik. No jestem brudna. To jest królik, to jest. To jest łóżko Aisia Maje, tak? Jeszcze już skończyłeś, możemy zmontować. To jest, tutaj mogę siedzieć i czytać książkę pod światłem. A, pod gwiezdnym niebem, tak? Oj, nie ma dzisiaj gwiazd. Tam jest, nie, tam ja nie widzę. Z drugiej strony. Gdzie? Za tobą. A tu widzę gwiazdę. Co się stało? Chyba za duże szafki dali, Janisz. Ja tata jak zawsze niepoprawnie zmontował. Dzisiaj nie będziesz miała biurka, ponieważ on już mówi, że jest zmęczony i że dopiero jutro. A właśnie jutro ten film już musi być opublikowany na kanale, ponieważ widzowie czekają. No możecie kończyć, tak. Możecie kończyć i na jutro naprawdę. No. I tu taka dziura. Żeby oddychają książki, trzeba w powiecie. Oddychają książki, oddychają. Aisia, nie smuć się, zaraz robić krzesło. Okej, okay, ale jutro rano ma być zrobione biurko. Nie za tydzień. No i co teraz? Miałam tu rozłożyć rzeczy, wszystko. Miałaś to wszystko schować, tak? Tak, jak zawsze. Zaraz zostawię wszystko i idę sobie. Nie. No chociaż krzesło już mam. Jeśli spodobał się wam taki filmik i chcecie kolejne filmy z urządzania mojego pokoju albo takie zwykłe vlogi na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, pa, pa!